Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec otrzymał we wtorek oficjalną informację o wszczęciu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny postępowania dotyczącego uchwały o strefie płatnego parkowania w Suwałkach. Sprawę tej uchwały poruszyło Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Do czasu, w którym przygotowana zostanie odpowiedź na podniesione w korespondencji zarzuty, tak naprawdę informacje żadne nie mogą być udzielane, bo nie jesteśmy na tym etapie w stanie w żaden sposób do tego ustosunkować się, a tym bardziej wyrazić stanowiska. Samorząd suwalski przygotowuje właśnie odpowiedź na podniesione w skardze kwestie. Uchwała, co podkreśla Zdzisław Przełomiec, powstała na podstawie ustawy o drogach publicznych w celu optymalizacji miejsc parkingowych w miejscach, gdzie zdecydowanie ich brakowało. Obszar obejmuje ulice Kościuszki, Mickiewicza, Hammerschmidta i Plac Piłsudskiego. Uchwała Rady Miejskiej z roku 2011 była dwukrotnie nowelizowana, jeśli chodzi o wymagalne prawem lub inne społeczne kwestie. Dodać należy również to, że w ramach trybu nadzoru w trybie administracyjnym wojewoda podlaski również wniósł na etapie przyjmowania tych normatywów prawnych, wniósł własne uwagi, które w sposób naturalny zostały uwzględnione. Dodać trzeba też, byśmy o tym pamiętali, że każdorazowo każda z uchwał Rady Miejskiej przedkładana jest na biurko wojewody, który w trybie administracyjnym ma prawo do weryfikacji. Uchwała nie jest raz na zawsze ustalona i podlega modyfikacjom. Przewodniczący nie wyklucza dalszych prac nad jej ewentualną nowelizacją. Jeśli będą wskazania, będą podejmowane określone, przewidziane prawem działania. Jeśli ich nie będzie, sprawa zostanie zamknięta. Stowarzyszenie wniosło te uwagi, nie mi, nie nam jako samorządowi oceniać ich zasadność. To jest fakt, że one zostały literalnie wymienione. Natomiast poczekajmy na odniesienie i na stosowne wyjaśnienia, które w sposób naturalny zostaną przedłożone. Samorząd suwalski, zaznacza przewodniczący rady, zawsze uwzględniał głosy mieszkańców i użytkowników tej strefy. Tym razem materiał jest inny, bo zgłoszony jest przez podmiot tu nie funkcjonujący, tylko w skali ogólnopolskiej, który też prawdopodobnie występował z wnioskami w odniesieniu do innych samorządów. Skarga dotyczy zasadniczo kilku kwestii zawartych w uchwale. To nie jest zarzut na zasadzie nieważności uchwały, nieprawidłowości i przygotowania. To są kwestie, które wymagają polemiki, wymagają dyskusji, być może wymagają też sporów formalnych czy prawnych, ale to jest sposób naturalny funkcjonowania stanowienia prawa. Spór, jak zapewnia Zdzisław Przełomiec, nie odbywa się w atmosferze sytuacji nadzwyczajnej i nie powinien przyczynić się do paraliżu w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania.